Wśród zrealizowanych w gminie Barczewo w minionych 5 latach inwestycji wiele jest takich, które bezpośrednio wpływają na komfort i jakość życia mieszkańców. Ułatwiają komunikację, dojazd z Barczewa do Olsztyna oraz sprawne poruszanie busami komunikacji gminnej. Nowy blask i nową funkcjonalność zyskało Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, w którym po gruntownym remoncie znalazło się wiele pracowni oraz Centrum Wielu Kultur, dające możliwość rozwijania pasji i zainteresowań dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. Swoje oblicze zmieniły świetlice wiejskie, wiele z nich wyremontowano. Powstały także nowe obiekty, które stają się centrum życia kulturalnego i rekreacyjnego sołectw. Nie bez znaczenia są zakupy sprzętu i pojazdów, dzięki którym służby komunalne mogą dbać o stan dróg gminnych, na bieżąco je naprawiać i modernizować. Nowe pojazdy trafiły także do Zakładu Budynków Komunalnych i Barczewskiej Straży Miejskiej. Wymiana sprzętu to wymierne oszczędności w budżecie gminy, tak jak termomodernizacja ratusza, który dzięki nowemu pokryciu dachowemu oraz stolarce okiennej i drzwiowej jest nie tylko ładniejszy, także bardziej energooszczędny. Do tego można dodać program Cyfrowa Gmina oraz interaktywne tablice informacji pasażerskiej na dwóch przystankach linii 114 i 124 w Barczewie. Jedną z wielu inwestycji, które miały miejsce w ostatnich latach na terenie naszej gminy, było utworzenie gminnej komunikacji publicznej w pierwszej części z Barczewa do Olsztyna, a w kolejnych latach na terenie naszej gminy powstało 6 linii dowożących mieszkańców naszej gminy do Barczewa. Wierzę w to, że ta inwestycja bardzo poprawiła jakość podróżowania i komfort życia naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że przedstawione Państwu inwestycje sprawiły, że w mieście i gminie żyje się zdecydowanie lepiej.